jesteś najlepszy! Nikt cię nie zniszczy! Tak, jesteś rekinem! Że ty robisz to? Kto? No kto? No kto? No kto? Ty! Tak jest! Wow! No, a więc to tak wygląda PR menadżer. Zobaczysz, jeszcze będziesz ze mnie dumna. No, to nasze pierwsze spotkanie. Cieszę się, że panowie mi zaufali i pozwolą pomóc sobie w drodze do wielkiego sukcesu. Drodzy panowie, najwyższy czas pójść do przodu. Najwyższy czas zrezygnować z komfortu bycia przeciętnym. Bycia nijakim. A ja jako PR menadżer wiem, że nasza marka musi być rozpoznawalna i dobrze kojarzona. A moje kontakty z mediami sprawią, że będziecie najbardziej znani w tej branży w Polsce. Zacznijmy jeszcze raz. Od początku. Nasza instytucja nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Cieszy się małą popularnością wśród klientów. Dlaczego? Badania wykazują, że 80% zysków firmy osiągają wskutek współpracy ze stałymi klientami. Czy klienci do nas wracają? Raczej przychodzą tylko jeden raz. Tak. No, ale jak sprawić, żeby za nimi szły ich rodziny i znajomi? Albo nie, albo inaczej. Jak docierają państwo do klientów? Zazwyczaj ich przywożą. A właśnie, i tu jest błąd. Trzeba wyjść naprzeciw oczekiwaniom klienta. Trzeba do niego dotrzeć, zanim sam zacznie szukać w pierwszym, lepszym zakładzie. I tutaj są ukryte olbrzymie możliwości. Musimy zrobić coś, żeby stać się lepszym zakładem od innych. Ale w naszej wsi jest tylko jeden zakład. To trzeba iść dalej. Trzeba iść do miasta, ale... Miasto musi nas chcieć. A co zrobić, żeby miasto nas chciało? Musimy sprawić, żeby nasze usługi były wyjątkowe. I dlatego przygotowałem metodę. Nazwałem ją lepsza droga. Na zdjęciu znajduje się nasz klient. Klient, który został potraktowany w sposób zwyczajny. Ale na kolejnym zdjęciu znajduje się klient, który zostanie pochowany z godnością. Zostaną zaspokojone jego indywidualne potrzeby. Trzeba sprawić, żeby ludzie chcieli umierać przy nas, bo my zadbamy o to, żeby do końca mieli przy sobie to, co kochali najbardziej. To jest właśnie pomysł, który będzie was wyróżniał. I tak na przykład kucharka będzie pochowana z... patelnią! No jakbyśmy tak dali na przykład... filmowca. Ta-da! Mamy klaps! A panowie kogo ostatnio pochowali? Mleczarza. I z czym taki mleczarz mógłby być pochowany? Z krową? No brawo, brawo, chyba się w tobie zakochałem. No to już panowie wiedzą, o co chodzi. Chwileczkę. Mam tutaj całą galerię potencjalnych przykładów, którą umieściłem w tym oto katalogu. A ja sam bym chciał być pochowany właśnie z takim specjalnym katalogiem. A teraz, jak już panowie wszystko wiedzą, najwyższy czas sprawdzić metodę w praktyce. Jedziemy do miasta. Panowie, w ciągu godziny umiera na świecie 7 tysięcy osób, co daje nam 7 tysięcy potencjalnych klientów co godzinę. Teraz musimy tylko do nich dotrzeć. Proszę podać numer mieszkania, a ja załatwię klienta. A daj mi na to 7. Proszę. Nie, co pan? 11. Czuję 9.
15. Świetny wybór, 15, proszę bardzo. Niech się Państwo nie dziwią, takie są realia. Nigdy nie możemy przewidzieć tego, co się stanie za chwilę. To się może zdarzyć. Nawet dziecku. Ale czy nie chcielibyście być na to gotowi? Czy nie chcielibyście mieć wpływu na waszą wieczność? Ja sobie nie wyobrażam jej bez mojego ulubionego przedmiotu. A czy nie chcielibyście być pochowani z waszym ukochanym przedmiotem? Ci panowie nie są tutaj po to, żeby was przestraszyć. Ci panowie wkładają całe swoje serce w pracę, która ma wam uświadomić, że jesteście gotowi, aby przyjąć śmierć w każdej niemal chwili. To jest ich szaleńczość. 3 pakieciki. 3? No a Sunia? Przecież ona była z nami od zawsze.